magazynie siatkarskim zamknęliśmy już temat ligowych transferów wraz z Wojciechem Drzyzgą. Porozmawiamy teraz o reprezentacji, bo już w kolejny weekend, nie ten co będzie, ale następny, pierwsze mecze w Lidze Światowej w Łodzi, reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera Andrea Anastaziego zadebiutuje. I teraz tak, jakiej spodziewasz się szóstki, bo to zdaje się jest temat, który najbardziej nurtuje wszystkich kibiców. Szóstki, dwunastki, w ogóle pierwszych selekcji, decyzji, bo to wszystko będzie bardzo szybko teraz już przebiegało. No przypomnijmy, że będzie dwumecz rozegrany jeszcze z reprezentacją Rosji, w końcu bardzo atrakcyjny przeciwnik. I już tam będziemy mogli zobaczyć i zanalizować pierwsze A to będzie decyzje. Rosja, Rosja czy Rosja trochę B? No tego nie wiem. Jest awizowana Rosja bez literki A, B, C, czy juniorska absolutnie. Ma być reprezentacja. Czy wszyscy czołowi zawodnicy rosyjscy też podjęli od razu pracę i trener Alekna będzie dysponował wszystkimi? Tego nie wiem. Zapowiada się mecz dla nas ciekawy. Zresztą myślę, że nawet z Rosją B, może nie w pełnym składzie, to akurat nasza reprezentacja na tym etapie będzie miała bardzo dobrego sparring partnera i te mecze już pokażą, odkryją troszeczkę, no karty odkryje sam trener Anastazy. Przelećmy po pozycjach, jak wygląda skład i kto może wystąpić w tej szóstce. O pozycję rozgrywającego cię nie pytam, bo jesteś w jakiś sposób zainteresowany, jest twój syn. Nie no, Łukasz Żygadło nam na pewno numer no jeden jest Paweł Wojcki, z założenia, Żyzga, jest tak? Z założenia. Jak ten Anastazji będzie rotował Fabianem i Pawłem Wojickim, tego nie wiem. Nie wiem, na ile idzie i będzie szedł ścieżką rozwojową pod Fabiana, a ile z wykorzystaniem już aktualnych umiejętności całej trójki, no to jest od tego jest właśnie. Chciałem ci zdjąć trener. Problem z głowy, a nie, ty nie, mi tak odpowiedziałeś. Dla mnie nie jest problemem rozmawiać na te tematy, natomiast na pewno nie będę oceniał indywidualnie tej trójki zawodników. No dobrze, ale możesz pokusić się o ocenę przyjmujących i co ty byś zrobił na miejscu Anastaziego? No wydaje się, że problem przyjmujących chyba nie jest aż tak bardzo palący. No przyjmujący to podejrzewam, że będzie Bartek Kurek i Michał Ruciak. Być może gdzieś bardzo blisko Kubiak przy tej parze. No i wiemy, że te pary się jakby dzielą. No Kurek to jest mocno ofensywny zawodnik, który będzie miał wsparcie albo w Zbyszku Bartmanie, który jest przymierzany też, trzeba od razu zaznaczyć, do pozycji atakującego. Ale to są próby, więc tutaj myślę, że to jest dwóch naturalnych zawodników na tą pozycję. A na pozycję no, tego wszechstronnego, takiego czarnego, pracującego robotnika, jakim jest na pewno Michał Ruciak, to tak samo wiadomo, mamy tam Bąkiewicza. No i potem zaczyna być, no tutaj myślę, że też Kubiak, no, to jest ten układ. Jak tam trener sobie to poukłada personalnie, to na pewno będą rotacje. To na pewno nie będzie od samego początku. A tak? Moim zdaniem tam jest największy problem, bo nie wiadomo co z Piotrem Gruszką, który wraca po kontuzji barku, nie ma Mariusza Wlazłego. Piotr Gruszka w pierwszej fazie nie wydaje się, żeby w ogóle to kto? Grał. Ja myślę, że jednak będzie ta próba, bo ten Anastazji nie ukrywał i te treningi, które są otwarte, obserwowane, bardzo dużo trenuje na tej pozycji Bartman. I podejrzewam, że taka próba pójdzie. Jak to będzie wyglądało, jak długo będzie Anastazji eksperymentował, bo powiedzmy, że jest to eksperyment. No na drugiej linii, w pierwszej kolejności wydaje się, że to będzie Kuba Jarosz. Natomiast Gromadowski i Janeczek wydaje się, że mają dość nikłe szanse. Mówię to tylko na podstawie tak zwanych no, opinii potreningowych i to wielu źródeł, także nie autoryzuję tego specjalnie. Środek bloku? Środek bloku, no to chyba bez jakby problemowo, no Możdżonek z Nowakowskim. Tutaj ta para jest z tej grupy zawodników, to najbardziej doświadczona, najbardziej ograna, ze sporym potencjałem fizycznym i już też z takim bagażem doświadczeń. No a tuż za nimi, no to ta cała ta grupa powołanych właściwie środkowych będzie dostawała szansę. Myślę, że Kosok na pewno jakieś szanse dostanie. Myślę, że Karol Kłos, ale chyba w mniejszym stopniu. A wszystko, no, słyszycie, że mocno pracują, że trenują, że walczą. No, będzie musiał trener, ale powiedzmy sobie szczerze, no, moment już zgrania i wejścia w ligę to będzie ta szybka weryfikacja takich faktycznych jego stanu i aktualnych umiejętności i na kogo może liczyć trener Anastazji, bo ta grupa na razie jest bardzo szeroka. No, kilku rezerwowych jest jeszcze, którzy nie. Myślę, że czekają tam w kolejce i będą trenowali. Są młodzi zawodnicy, którzy są zaangażowani w kadrę juniorów jeszcze.
Jest tam Hein, bardzo młody środkowy, jest młody przyjmujący Ferenc, no ale myślę, że oni w pierwszej fazie to na pewno, ze względu nawet na obowiązki kadry juniorskiej, no nie będą mogli uczestniczyć i to chyba nie jest, jeszcze nie ten sezon, w którym oni będą już włączeni, przynajmniej na okres Ligi Światowej. A jak obsadzisz pozycję libero? Kilku słów. A libero to chyba trener nie ma żadnego problemu. To znowu się, jeśli będziemy jeździć 14 zawodników, a no wydaje się to no uzasadnione i logiczne, no to będzie ich dwóch. Nie wiem, jak Liga Światowa z przepisami, czy będą mogli dwaj zawodnicy libero być zgłaszani do, czy 14 będzie mogła być w składzie, czy tylko 12, ale może z dwoma libero. No to jeśli tak zadecyduje trener, no to wtedy może między nimi sobie wymieniać dowolnie, więc tutaj Igła i Zatorski bez problemu. Wydaje się, że pół na pół będzie idealnie. No, Igła na pewno do ciężkich, trudnych pojedynków jakby gotowy, a Zatorski pokazał, że też jest gotowy, więc to już wszystko od trenera, ale to nie jest ból głowy.